Halo, halo, drodzy widzowie, witam was Rafik ZPR w kolejnym filmie na kanale i to dosyć nietypowym, bo wyciągniemy sobie różne skrawki, które nie nadawały się, bo były za krótkie na pojedynczy film, a po połączeniu w całość dają 10-minutowy film, a uważam, że są fajne mimo wszystko. I nie warto, żeby leżały w szufladzie. I tak jeszcze na samym wstępie pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zalekować, bić na wszystkie nasze social media, które znajdziecie w opisie tego filmu. A w tym filmie zabiorę was na zakończenia sezonu w Dukli oraz w Dębowcu, tak wiem, że teraz to już powinno się rozpocząć. Zaczynać sezony powoli, a nie zakończać, no ale zobaczycie także wiszący most nad, można powiedzieć, taką przepaścią, na którym też w tamtym sezonie udało nam się być. Będziecie mogli zobaczyć oraz ocenić trochę według mnie cringe'ową bramę weselną. Pokażemy wam także kilka ciekawych miejsc, które udało nam się odwiedzić w Bieszczadach w minionym sezonie. I zobaczycie, jak Pyśnik przezwyciężył swój lęk do wind i ciasnych pomieszczeń. A na koniec wykopałem dla was opuszczone BGR-y. Nie zgadnijcie, z kim byliśmy, z BGR-ami, haha. A więc co, zacznijmy z tym filmem. Tak mówię, zaczniemy sobie od zakończenia sezonu w Dębowcu. Jak tylko pogoda pozwala, to staramy się zawsze być w Dębowcu, w Dukli. Nie inaczej było i tym razem odbieramy sobie naszą deseczkę, która służy temu, żeby podstawić sobie pod motocykl, bo jest trawiasty teren, żeby nikomu nic nie upadło. Bardzo fajna sprawa. No i za wiele w tym roku się nie działo, Bartek też nie jeździł swoim motocyklem, więc zrobiliśmy szybką rundkę, zobaczyliśmy, jakie motocykle w tym roku będziemy mogli zobaczyć, pogadać z innymi, spotkaliśmy młodego Bryga, dlatego pozdrawiamy. Załatwiłem także dla was pozdrowienia od tak zwanego króla miasta Krosno. Pozdrawiam serdecznie wszystkich ze zlotu, Dębowcu, także wszystkiego najlepszego dla potomnych. A na końcu pojedziemy sobie na kawałek zamkniętego odcinka drogi, gdzie Mirek z Fest Group pokaże wam, jak dźwiga swoją Hondę do pionu. Przechodzimy do zakończenia sezonu w Dukli. Tutaj jak co roku nie za wiele się dzieje, oprócz tego, że jest masa ludzi, naprawdę bardzo dużo. To nie ma takiego miejsca, gdzie można by było coś podzikować, chyba że we własnym zakresie, ale zupełnie gdzieś dalej. Także tutaj grzecznie się kończy sezon, fajnie się spotkać z różnymi, pogadać, tak jak w przypadku Dębowca, pooglądać motocykle. A ja za to wam pokażę kilka fajnych ujęć z drona. Most, który widzicie na filmie, nad taką jakby przepaścią, no ogólnie duża wysokość, można to odebrać jako taką ekstremalną, fajną atrakcję. Ty idźcie pierwsze. No na pewno, no. Ja tak specjalnie. Ciekawe, jaki to udźwig ma. No właśnie, nie za dużo nas na tym moście. Stary, przestań, Jezu, Rafał, nie! To nie ja! Dobry jest most. Kurwa, jakby tu człowiek spadł. Ja pierdziele, patrzcie kurde widzowie, idą. Jezu, no obija ten kask. Jaki most, jaki most, jaki most, jaki most, jaki most. No a teraz przejdźmy do naszej bramy weselnej, która wyszła całkowicie na spontanie, przypadkowo. Sami zobaczycie, jaki mieliśmy na to pomysł. Dajcie znać w komentarzu, jak nam to wyszło, jestem ciekaw waszej opinii. Słaby dzisiaj taki dzień jakiś. Cukier, cukier, bo energii nie ma, żeby dalej jechać. Pasażerki mamy, nie uciągniemy. To po cukier. Ratuj. O, coś z tego będzie może. Myślę, że teraz jak jest moc, to pojedziemy. Tylko pytanie, czy motory mają moc? No tu słabo coś, a u ciebie? U mnie? Spróbuj cię zapalić. Jak nie słychać? Słychać. Spróbuj cię zapalić. Spróbuj.
Coś trzeba zalać. Czekaj, żeby nie przelać. Spróbuj teraz. O, ten załapał. Drugi teraz trzeba zobaczyć. Tu. O. Będzie. Od razu chłopak ożył. Cukru trochę zjadł. Wszystkiego dobrego. Przechodząc płynnie dalej, żeby nie zanudzać, złapcie tylko szybki rzut na dinozaury oraz na wieżę widokową oraz nasze nieszczęsne moczary, które na zdjęciu wyglądały zupełnie inaczej. Specjalnie zrobiliśmy dla nich 30 km więcej i musieliśmy iść 30 minut w 30-temperaturowym słońcu w pełnym kombinezonie, także naprawdę było grubo i dziwię się, że z pyśnikiem podołaliśmy. Ale niewątpliwie zrekompensowała nam to na samym końcu autostrada do nieba, gdzie mogliśmy wjechać windą. Autostradę do nieba zaraz wam pokażę. Pyśnik w windzie. Jedziemy. Pyśnik ma klaustrofobię. O Boże. Daleko jest. Wygadnij. 354 metry. No tu jest, patrz, 350 metrów nad poziomem morza. Jezu. 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 Kolejnym naszym takim ciekawym tripem, który nigdy nie został użyty na kanale, to był niewątpliwie wypad na Bieszczady i zwiedziliśmy na przykład taki kamieniołom, nie pamiętam już niestety jak to się nazywało, oraz taki nieoczywisty opuszczony młyn, który też swoją drogą bardzo mi się podobał osobiście. Ogólnie nie wiem jak wy, ale ja mega lubię jeździć motocyklem po Bieszczadach, także lubię zwiedzać takie nieoczywiste miejsca. Tego dnia również było mega gorąco, więc nie mogliśmy sobie odmówić zobaczenia na Polańczyk, na tak zwany cypel. Jak widzicie, też również warto tam zajechać. Po drodze całkiem przypadkowo rzut na tak zwane serce Bieszczad. No i szybka sesja zdjęciowa po drodze w tunelu, którą swoją drogą możecie zobaczyć na naszym Instagramie, także zapraszam. No i wisienką na torcie będzie nas wypad z BGR-ami na opuszczone PGR-y. Jedziemy, drodzy widzowie, na PGR-y. Na BGR-y. Na PGR-y. Drodzy widzowie, na pustostanach, nie wiadomo co tutaj nas może spotkać. Także, się nagrywa w ogóle? Także przyjechaliśmy całą ekipą. No i co, idziemy zwiadać, zobaczymy czy ktoś tam siedzi. Wstęp zbroniony, obszar niebezpieczny. Fajna hala taka pod nagrywki, nawet kanał mają, kurde. Perskie dywany. Leonardo da Vinci.
Kulka cię złapała? No, już nie puści. To już będzie twoja. Kulka. No patrz, co mi się tutaj jest. Ale dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak wam takie coś siedzi, to może za sezonu trochę więcej czegoś takiego dla was ponagrywamy. Więc ja się z wami żegnam, pamiętajcie jeszcze, żeby zasubskrybować kanał i o wszystkich social mediach. Siema! Zakładam kask, tankuję, lecę w las. Do końca trzymam gaz, zbliżamy się do gwiazd. To mój mały świat, adrenalina w nas. Buzuję i buduję, mały motoświat.